Dobra, jeden odcinek na rozgrzewkę intelektualną. Ja będę grał w Strażników Galaktyki? Raczej nie. Wiedza, doskonała taktyka 43. Podczas licytacji, jak najlepsza współpraca w grupie. Tego wszystkiego potrzeba, aby wygrać nasz program. A oto 12 uczestników, którzy zmierzą się dziś ze sobą w naszej grze. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy awantury o kasę. Niemieccy to Wojciech Górek, inżynier budowlany z Krakowa. Komu kibicujemy? Wziemba, inżynier z Częstochowy, kapitan drużyny. Michał Polak, student z Częstochowy. I Paulina Kurek, studentka z Krakowa. Zieloni to Przemysław Pinkosz, socjolog z Olszyna. Robert Oszczakiewicz, pedagog z Orzysza. Wiktor Kurczak, informatyk z Ełku. Maria Dancewicz, socjolog z Wierzbina. Cześć, jak ja muszę zrobić? Drużyna żółtych to Jan Iwanek, nauczyciel ze Żnina. Rafał Bejmowicz, matematyk ze Żnina, kapitan drużyny. Joanna Chmielewska, nauczycielka z Janowca. I Andrzej Bejmowicz, spedytor ze Żnina. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Oto czekająca na mistrzów. Tu napisz coś. A my witamy w awanturze o kasę mistrzów, rekordzistów po raz 10. Teraz tak wyjeżdża od dołu, a nie z lewej leci. Widzisz, lepiej jest czat. Co? No czat nad kamerką. Witam panie Jakubie. Witam panie Pawle. Dobry wieczór. Witam Anon. Oto nasza rekordowa drużyna mistrzów. 11 ich program, po raz 10 w loży mistrzów. Do tej pory i tak chyba za małe te napisy. 158 tysięcy 800 zł i 2 samochody. Ja widzę, że jednak zrobiło to wrażenie. Skolma, ale ty się serio boisz egzaminów ósmoklasisty w dupa? W sensie wiem, że to jest jakby subiektywne, kiedy to się zdaje i tak dalej, ale w dupę. No ja się do tego nawet nie uczyłem, pamiętam, bo ja miałem szóstoklasisty poza tym. Co państwo sądzą o naszej drużynie mistrzów? Już tak, już więcej mam nie mówić. Zawodowe. Dobra, aż spauzuję. Skolma. Ty w dupę myślisz, nie, na poważnie ci mówię. Ty myślisz, że ktoś na tym czacie wierzy, że ty masz więcej niż 14 lat? I specjalnie mówię 14, żebyś bana nie dostał od Twitcha przypadkiem. Więc to zaznaczam. Ja i tak to zawyżam prawdopodobnie. I to nie jest żart. Oglądajmy dalej. Oczywiście nie zawsze było bardzo łatwo. Bywały również trudniejsze momenty. I to też nic złego oczywiście. Uważam, że najtrudniejsze. No właśnie, Black Blue, leci perm. Z eliminacji. Był moment, że byliśmy bardzo zagrożeni. Mówi pan o pierwszym waszym etapie, tak? Z którego momentu jesteście najbardziej usatysfakcjonowani w historii waszej gry? Kłamał. Było kilka takich momentów, ale generalnie cała nasza gra do tej pory jest jednym wielkim sukcesem. Wszyscy to na live powyżej 20, wiem, to same staruchy, ale to dobrze, bo ja i tak starszy. Ja już dziad. Dzisiaj, panowie, panie Wizoldzie? No mam nadzieję, że dalej będzie dobrze i spotykać będziemy się w dalszym ciągu. Witamy w loży mistrzów. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, Artur, która zwycięży pierwsze etap. I jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz 11 będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli natomiast przegrają, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Mam te 21, wstawanie rano z łóżka to najcięższe wyzwanie dnia. Zielona i żółta otrzymują ode mnie w tym momencie po 5 tysięcy złotych. Są to pieniądze, które służą państwu do licytacji. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii
drużyny przystąpią do licytacji i ta drużyna odpowiada, która zadeklaruje najwięcej pieniędzy za pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze z puli tego pytania, ale jeżeli się pomyli, to pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Mamy 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z naszymi mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Panie Zbigniewie, czy zrobiło to wszystko na panu wrażenie? Ja myślę, że są trochę smutni. Nie chyba wiem, dopiero jak odejdą. Oni zawsze tak są. Mówią, że to koncentracja, tak, panie Witoldzie? To jest rodzaj koncentracji. Najbardziej nam odpowiadający. Ja wielokrotnie z nimi rozmawiałem, twierdzą, że w ogóle nie są smutni, tylko zawsze są skoncentrowani. Ale oni tak samo wyglądają. Czy tylko ty tu tak stary, aż 25? Nie tylko. Mam powiedzieć, ile ja mam. Nie wiem, czy się zmieści to w jednej wiadomości. Po programie. Nie odpoczywają w ogóle. Panie Wiktorze? No cóż, są dla nas wyzwaniem. Dacie radę? Spróbujemy. A żółci? Postaramy się pokonać. A niebiescy? Muzeum powinni, no. No mów coś. Ale o co chodzi, że oni tacy w dupę rzeczywiście smutni? Postaramy się pokonać. A niebiescy? No mów coś. Nie. Zagapiłem się. Czy wygracie dzisiejszy program? Czy dacie radę pokonać mistrzów? Myślę, że tak. Czy wejdziecie do finału? Tak? Tak. No to w takim razie możemy zaczynać. Jeżeli reguły są jasne, losuję pierwszą kategorię. Nie no, tak naprawdę widzowie, nie ma znaczenia, ile macie lat, ile ja mam lat. Bo i tak wszyscy umrzemy. Rel? Kategoria polska muzyka rozrywkowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Motywacja na dziś. Żółci czy 300? 300 po raz, mam 400. 500. 500 po raz drugi. 500 po raz, mam 600 żółtych. 700 zieloni. 700 po raz drugi, mam 1000 żółtych. 1100, proszę bardzo. 1200 zieloni. 1200 po raz drugi. 1200 po raz drugi. Żółci 1300. 1400 niebiescy. Zieloni 2000. Mam 2 od zielonych. 2 po raz drugi i 2. Jeżeli to nie żart, to mega. Mam 2300, słuchaj dalej. 2500, proszę bardzo. 2,5 po raz drugi. 2,5 po raz. Mam 2700. 2700 po raz drugi. Mam 3 od żółtych. 3 mam. 3200, proszę. 3300. 3300 po raz drugi. 3300 po raz. Ej! A nie, dobra. Myślałem, że sami siebie dali wawanga, ale nie. A, bo 3500 ktoś inny krzyczał. Bardzo ostro 11, urosła 300. Pula pierwszego pytania. Zieloni grają wabank. Jeżeli tak, im tak się tak uda odpowiedzieć, będą mieli aż 11300 zł i obejmą prowadzenie. Jeżeli dziś się nie uda, odejdą wodę w gry i pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Wszystkie drużyny ostro licytowały. Niebiescy dali 3300. Żółci 3000. Kiedy wyślę monitor za wysłanie jak największej ilości różyczek na TikToku? Wiesz co? Nigdy. Szukaj mnie. Jestem teraz w Bangladeszu. Dzwoń po policję, brudasie. I wtedy 5 dali zieloni. Z którym zespołem debiutowała w 1986 roku Kaja? Przepraszam cię. Stella de Bagasz? Ona w furkę grała. Który? Ej, ona niedawno. Nie, ona nie RIP. Może już dawno, mi się wydaje, że niedawno. Parę lat temu może. Jest zespół? No tak. Powinien to mamy. Tak, pers, no i to mi się podoba. Ja nie mam pojęcia. O Korę mi chodzi? Nie. A to nie ta sama osoba? Czeskiego? Nie. Wódkę Supera? Nie. Nikt zmieniła w karierze, tak? Nie, czeskiego nie. Ona żyje? A. Nie. Czemu? W sensie... Czemu to nie jest ta sama? No więc... Odpowiadam w budce Suflera. 3300 dali niebiescy, co by powiedzieli? Nie mamy pojęcia zielonego.
A czy żółci mają żółte pojęcie? Nie mamy żółtego pojęcia. A nasi mistrzowie? Nie mamy mistrzowskiego pojęcia. Nie mamy czarnego pojęcia. Niestety nie. Bardzo mi przykro. To był zespół Tilt. Tilt? A mnie stiltował tym pytaniem brudy. Trudno. Musimy pożegnać drużynę zielonych. Nie udała się ta ryzykowna gra. Dziękujemy wam bardzo. Kurde, ostatnio zauważcie, w ostatnich odcinkach jest tak, że w pierwszym pytaniu wabank leci i oni często odpadają i potem już jest jeden na jeden do finału, czyli są takie jakby dwa finały. Pisałeś to? A ciekawe, bo wcześniej zazwyczaj było tak, że pierwsi co dali wabank to już raczej winek. Żółci mają w tej chwili 2000 zł, niebiescy 1700. Holma, jak ty piszesz do swojego żywiciela? On ci suba kupił. Kto zdobędzie tę całą pulę, dowiemy się po reklamach. Bądźcie z nami. Nie, raczej 15k nie będzie. Chyba, że rzeczywiście znowu dwa teamy się wyrżną. Witamy, mają państwo pierwszy etap awantury o kasę. Po pierwszym pytaniu zostały nam tylko dwie drużyny. Nie mógł kupić w odpowiedzi, bo bank dał. Niebiescy 1700 zł, a więc obie drużyny wykrwawiły się, można powiedzieć, w pierwszej licytacji. Ale uwaga, co ty gadasz, Marzoń? Mogę ci podpowiedzieć, jak jeszcze stream leci. 300 zł. Kto ją zgarnie, dowiemy się za chwilę. Ja losuję kolejną kategorię. Ale na razie graj. Nie? Okej. To nic nie mówię. Podpowiedź. Nie, żeby nie było, bo raz dał podpowiedź za zero Krzysztof, ale to o drużynie biedaków totalnych, co oni tam o 400 walczyli, mając 200 na koncie i all in weszli. Podpowiedź licytujemy podobnie jak pytanie. Może się przydać w dalszej grze. Będzie, no. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. 300. Proszę babank za podpowiedź. Proszę babank za podpowiedź. 500 po raz drugi. 500 po raz. Mam 600, proszę bardzo. 700. I mam 700 po raz drugi. 700 po raz. Tak szczerze, to tu się opłacało lecieć do minimum 300. I krzyknąć wabank w kolejnym i by się 12k i tak w tym w finale. Sprzedam. Więc żółci i tak by to kupili. Astrolowali i mogą to pieprzyć przez to. Za 700 zł. W tej chwili żółci mają 1400 zł, natomiast niebiescy jeszcze mniej, 1000 zł. W puli do następnego pytania przechodzi aż 11. No bo tu będzie wabank, Alfie, mam no to jeszcze warto 5 było. Kategorii do końca pierwszego bo tak etapu. To już się kupią za wabank, a tak to mają już podpowiedź, nie? Także to jest nawet dobra zagrywka. Jak żółci 1000 i dead, to co? Co będzie? Kategoria biologia. Ciężko. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy szybciej, dużo. Bez porównania nawet. Pani Zbigniewie, czy dobrze słyszałem? Pan pytał, co to była za kategoria? Tak, tak, zdecydowanie. To była biologia. Tak. Pan Zbigniew oczywiście... On powiedział, że żółci 500? Jak tak, to jest idiotą i tak by nie wygrał. 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Nie wystrzelam, nie wystrzelam! 1000 krzyczał, no chciał zablokować. To robicie uda, to zakończycie grę. Ale to będzie strata tylko 1000 zł, więc na pewno było warto. Ale wabank się szybciej, czy nie? Panie Rafale, troszkę za późno, prawda? Troszeczkę. Odpowiadają niebiescy. Przypomnę, właściwie powiem panu Zbigniewowi, biologia. No jak nie może być zmieniać? Nie można zmienić? Pani Paulino, co pani studiuje? Stosunki międzynarodowe. No to troszkę daleko. A pan, panie Michale? Finanse i bankowość. Także daleko. Pan Zbigniew jest inżynierem, pan Wojciech również inżynierem. Powodzenia. Rawa jest niby racja. Spójrzmy na ekran. Jaką nazwę nosi roślina lilię wodna na fotografii? Easy. A jak nie, to ja to pieprzę. Czas? To jest biologia?
To jest co najwyżej... To biologia. Nie ma kwiaty, patrzą na grzybień biały. Ten, co w nocach i dniach łapali, ten łowił dla barbarów. Jak będzie grzybień wielki, chyba. No, to wiesz. Lilia wodna nie jest nazwą potoczną? Proszę bardzo, przypomnę, że niebiescy kupili... Raz była nazwa no, mieli nóż do pizzy. Może przydać to w tak dramatycznym momencie. I to nie była potoczna. Wykorzystać. Dziewięć sił. O jest. Grzebień biały. Ja pierdziele. Zawilec. Jezus Maria, jaka lilia wodna. Można udzielić odpowiedzi? Bardzo proszę. Będzie odpowiadał Wojtek. Pan inżynier. Panie inżynierze, bardzo prosimy. Grzebień biały. To jest nenufar. Czyli lilia wodna. Czyli grzybień biały! Jak troluje i bisz dzisiaj. Jezus Maria. 12,5 tysiąca złotych trafia w tej chwili na konto drużyny niebieskich. Żółci mają w tym momencie tylko 1200 złotych, a my mamy 4 pytania do końca tego etapu. Czy by zaliczył lilia wodna? Chyba tak, skoro tak powiedział. Może dlatego w podpowiedzi nie było, bo byłaby za zbyt oczywista. Kategoria matematyka. To już i tak nie ma znaczenia, co się tu będzie działo. Żółci neuronik do końca, nie? Licytację biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 200-300. 200-300. 400. 400. Blokuj. Drugi 400 po raz. Trzeci. Sprzeda. Czemu on nie blokuje? Chłop ma 12,5 koła i się boi? Typów, co mają 1K? Panie Wojciechu, nie chcieli państwo grać wyżej? No kapitan rządzi, nie ja. A pan chciał chyba, a prawda? Pewnie. Pan wygrał. Ja nie pozwalam. Oczywiście tak, panie ja... nie wie? Nie pozwalam. Warto oczywiście trzymać silną rękę drużynę, bo nie może być anarchii. Natomiast ja wiem, dlaczego żółci chcieli kupić, bo mają wśród swojego grona matematykę. I tam mogli. 700 zł w puli. Jak brzmi ścisła nazwa koła wraz z okręgiem będącym jego brzegiem? Co? Nie wiem, kula to jest okrąg. Palec nie, to jest bryła. Okrąg to jest koło. Nie. Musisz się znaleźć, to jest koło. Koło. Ścisła nazwa koła? Koło pewnie. Co? Pewnie. Koło z okręgiem. Co, jest figura płaska? Kurde, nie wiem. Niemożliwe, że koło, bo to byłoby zbyt oczywiste. Chyba, że to jest takie podchwytliwe. Odpowiadam. Wydaje mi się, że to jest zwykłe koło. Dymek. Jak sądzę, mistrzowie? Tak, tak by wyglądało, ale czyżby to aż tak podchwytliwe było? Pewnie jakieś koło pełne albo koło... Koło brzeg? Panie Tomaszu, to jest słuszny kierunek. Koło domknięte. Ja pierdzielę, ty. Koło domknięte, no. Mamy jeszcze trzy dupy fest, ale niech będzie. Czy niebiescy wiedzieli? Domyślałem. Wiedzieli pana. Witam Kondzio, Olga. No ale inżynierowie, ścisłe umysły, wiadomo. Kiedy to było? Dymek, zobacz na ryt, jest cały cielęć. Zbicia w Eldenie bossa. Koło domknięte. Kurde, ale często bywają podchwytliwe, więc mogło być. To i tak dobra próba, no. Kategoria gramatyka i ortografia. No nie mogą pójść w banki, tak już się ma zaczynia, ale powinni ich zablokować. Jest 700 zł, teraz biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. Żółci wabank! Żółci wabank! Kurde, szkoda, że niebiescy nie krzyknęli wabanki, by nie odpadli. Zanim pan Zbigniew, zaspał pan, tak? Tak? Teraz pan Zbigniew zaspał, wcześniej pan Rafał, wszystko się wyrównało. Ja czekam, czy będzie taki odcinek, oby był. Gramatyka i ortografia. Ile samogłosek występuje w języku polskim? Ja pierdziele! Nie chce mi się liczyć, pieprzę to w dupę. Ile nasz
7. Wyznaczam do odpowiedzi Joannę. Proszę uprzejmie. Odpowiadamy. Pani Joanna, czego pani uczy? Polskiego. Polskiego. Proszę uprzejmie. 8. 8. Tak jest! 8. Byłem blisko. Jeden mniej. A strzelałem. 1700 zł. Dzięki pani Joannie trafia na konto drużyny żółtych i właśnie tyle teraz mają. Natomiast niebiescy mają 12 tysięcy. Ty myślicie, że ona to w głowie miała wcześniej? Czy to wielka ustawka pod żółtych i nagle wygrają? Muszą kupić Ibizę, Seata. Kategoria ja pierdzielę. Co ty gadasz? Machuj dupę, 5 dedów masz dopiero, no. 300 zł. Dasz radę. Po raz drugi, po raz trzeci. Co da? Ja ci mogę podpowiedzieć, ale... Jeden z najtańszych zakupów podpowiedzi. To skróci bicie, ale czy to ma sens? Może być wykorzystana w kolejnym jak etapie, chcesz. Czyli w finale. Może być także wykorzystana nawet w innym programie, jeżeli byście dzisiejszy program wygrali. Żółtym daję upomnienie, następnym razem będzie to kara pieniężna. Dwa pytania do końca. Jak do tego doszło, że robię nadgodziny, kiedy poślizg? No, 31 maja dzisiaj, nie? Po tym oglądamy szoty i... W pierwszym etapie chyba nie może dorzucić. Filozofia i religie. Tak, sakato to biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham... W sensie, Macho, ja ci mogę podpowiedzieć, jak jej więcej bić co najwyżej. Bo movement to bym musiał zobaczyć, jak grasz. Po raz drugi i 500 po raz. Nie. Złączyć 600. 600 po długim namyśle. Wyczekałem na pana. Blokujcie ich, panowie. Drugi 600 po raz. Jest 700. 700 po raz drugi i jest już 700. Po 800. Raz. Mach 800. Słucham dalej. Mamy już 800 od żółtych po raz drugi. Machem, to zaraz odczujesz, no. Co ty tak dramatyzujesz? Na chillku. 1500 zł w puli. Filozofia i religie. Nie wiem, niebiescy trolują, no. Jakie imię nosił przyjaciel Jezusa, wskrzeszony 4 dni po śmierci? Co w dupę? Jaki Barabasz, to jest ktoś inny. Łazarz? Czekaj, serio? Nie pamiętam czegoś takiego, a ja tam byłem. W sensie, nie pamiętam czegoś takiego z tej... z religii. To Jezus kogoś wskrzesił normalnie? Tym razem odpowiesz Janek. Macho, nie, na easy go zrobisz. Przypuszczam, że chodzi o Łazarza. Jaka jest odpowiedź? Łazarz. Tak jest! Ej, co jest? A więc żółci nieco zarobili. W tej chwili na ich koncie 2200 zł. On żyje do dziś? Niebiescy mają aż 11 tysięcy. Zobaczymy, co zrobią dalej. Czy będą wyciągali pieniądze od żółtych, żeby mieć jak najlepszą pozycję? Ej, w 4 dni nieżycia, jeżeli on w lodzie jakimś się leżał, to on przecież jak ożył, to on był takim zombim chyba, czy nie? Jak to wygląda? Ktoś wie? No, 4 dni gnił. Przecież jeszcze w tamtych regionach, gdzie jest ciepło? Chłopie, no. Przecież on tak śmierdział pewnie do końca życia zgniłym mięsem, że to jest luj. Poza tym 4 dni. On pewnie w gównie te 4 dni też leży. Dobra, nieważne. W finale, czy też będą grali zachowawczo? Tak mówisz, Lukaszu. Tym razem koło wylosowało mity i dzieje starożytne. Myśleli, że się po prostu nie mył. Ty, no takie czasy w sumie.
Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słuchaj. Ej, napisz na czacie faja. 400. Faja. 500 po raz drugi i 600. Proszę bardzo. O, fajna emota, nie? Nie wiem, już jest 700. 800 jest. Żółci 900. Mam 900 od żółtych. Słucham, jest 1000. Jest 1000. Żółci 1100. Ej, panowie, no bo tak spieprzyliście ten kapitał. Luku, ich i będziesz o 2,5 więcej. Ty nawet jak źle odpowiesz, co to dostaniesz. Wiesz o tym. Aż, nie chcę mi się ryja szczępić. Puli tego pytania 2,500 zł. Przegrają, jak tak licytują, to przegrają. Ja myślę, że nie odpowiedzą na to pytanie. Po prostu. Ach, tak, i liczycie na to, że te 2,500 przejdzie na wasze konto. To wtedy byłaby bardzo dobra pozycja startowa. Jeżeli jednak odpowiedzą, no to będzie dużo gorsze. Ale w sumie można byłoby też wygrać tę licytację i odpowiedzieć. Bo zobaczcie, że żółtym zostało 2200 na koncie. Można było ich zablokować na tym poziomie. No dobrze, ale gramy, żółci odpowiadają, 2,5. To niech uczy pod ten finał, ale to i tak... Jak się nazywa się muza astronomii? Chyba panią Joannę Tequila. Piękny toberato. Muza astronomii? Co to w ogóle znaczy? Gdzie ta muza? Odpowiadamy, odpowiada Joanna. Ta muza nazywa się Urania. Czy mistrzowie to potwierdzą? Tak, potwierdzamy. I znowu pani Joanna dobrze odpowiedziała. Uran? Tak więc okazuje się, że nie była to słuszna taktyka. Nie no, żółci przegrali niestety. Ma dużo lepsi niż siebie. To bardzo dobra drużyna, no ale niestety w sumie nie powiodło się zbyt dobrze w naszym programie, bo nie wchodzicie do finału, wygrywacie tylko 3400 zł. Dziękujemy bardzo. Ale co to jest, Kiku? To jest te nowe, ja chyba widziałem tą grę, wiesz? Teraz wiemy i niebiescy już wiedzą, że lepiej byłoby liczyć na siebie, a nie na los. Ale to was witamy. Ale w i tak Heroesy, to Heroesy, no. 9800 zł, gratuluję. Chyba tak, Łukasz, no. Mało, no, to grać trzeba było. Mamy finał awantury o kasę. Niebiescy wchodzą do gry z mistrzami, mając na koncie 9800 zł. Jak państwo oceniają swoją grę w pierwszym etapie? Myślę, że zrobiliśmy dwa błędy. To może zostać na przyszłość. Myślę, że ich nie popełnimy w walce z tak godnymi przeciwnikami. Na czym te Rawa błędy polegały? Po nocy raczej będzie grane przed Elbudnikiem. Znaczy niepotrzebnie odpuściliśmy chyba te dwa pytania. Ale i tak nikt to nie uwierzy. Zbyt asekuracyjnie, prawda? Można było mieć mniejszą różnicę niż mistrzowie. Teraz ta różnica wynosi 3900 zł. Czy da się ją zniwelować? Nie. Kto dobierał sobie partnerów do drużyny? Znaczy wcześniej już ustaliliśmy sobie, że musimy kiedyś razem w jakimś teleturnieju wystąpić i akurat ja zobaczyłem awanturę o kasę, jedna z pierwszych nagrań. Nie mają szansę, bo... Dzwonię do kolegi, mówię, słuchaj, wchodzimy Żydga. W to, oglądnął, wchodzimy i dokooptowaliśmy drużynę. Witamy w finale. 9800 na koncie. Pani Paulino, proszę nam powiedzieć, w czym pani pomaga swojej drużynie. No na razie jeszcze nie miałam okazji. Będę się starać w historii... Może w gramatyce, ortografii. Zobaczymy. A jak to było? Jak pani trafiła do drużyny niebieskich? Tato kazał już. Tato kazał. No oczywiście, witamy. Który to jest ojciec? Ten obok? Czy siwy? Co mistrzowie sądzą o drużynie niebieskich po pierwszym etapie? No robią bardzo dobre wrażenie. Ten jak zawsze troluje. Myślę, że podparte wiedzą. Ta. Ciężka będzie walka na pewno. Czyli kolejna awantura. Tak jest, kolejna awantura, różnica wcale nie jest duża. On już sobie, jemu się już nawet pluć nie chce na przeciwniku. Także zobaczymy jak będzie. Witamy mistrzów. Losuję pierwszą kategorię. Co ty gadasz?
Ale co to jest? A, ale League of Legends, ja tego nie patrzę. Kategoria ciekawostki. Tak, Rafał, sam powinien tak powiedzieć. Czy to pety pieprzone, że ich rozgromią. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i złapaj... 300 mi... 300 mi 400. 400? Od niebieskich 400 po raz drugi i... Niebies... O! Nowa taktyka! Skip pierwsza runda albo dwie, i potem Sanko. Ejgi. Do czego służy to urządzenie? Minuta na zastanowienie się. Pokaż z bliska. Ty, ja to kojarzę. No bardzo, żeby czas tarcie zwiększyć. Ale po co jest to? To nie jest otwierać. A co to jest to tutaj? To, że to idzie tu. A co to jest? Bo trzeba to wykorzystać. A to do butelki. Tak. A ty się robisz do słoików. Do słoików? Ty do słoików by był? Spróbujemy odpowiedzieć. Proszę bardzo. Nie wiem. Wydaje nam się, że to jest otwieracz do słoików albo do butelek. Nie, do butelek to nie. Do słoików. Czyli? Otwieracz. Do? Do słoików. Tak jest! Ja pierdziele. Otwierasz do słoików. Ja myślałem, że to nowsze urządzenie, że kiedyś te ludzie radzili bez tego gówna. Bardzo dobrze. Panie Zbigniewie, po prostu, kiedy pan mówi, wydaje mi się, ja nie mogę uznać tej odpowiedzi, zawsze czekam na konkretną odpowiedź, co to jest. 10 100 na waszym koncie, mistrzowie mają 13 400. Nie, no są. Przed nami jeszcze 5 pytań, nawet dla niepełnosprawnych. Zobaczymy, jak potoczą się losy tego finału. Są takie elektryczne otwieracze w dzisiejszych czasach. Ale nie no, to ja myślałem, że to dużo nowsze jest ten. Jakie? No takie, że kładziesz na słoik, guzik klikasz i to ci odkręca po prostu, no. Są takie w dzisiejszych czasach. Ja myślałem, że to jest nowe urządzenie, że nie było nic przed tym, bo po co? A to widać już były. To takie jak pokazali. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham 300 mistrzowie. 300 mistrzowie? 400? 500? Mam 500? Od niebieskich? 600. Mam 600, trzymam mistrzowie. 600 po raz drugi. Czekam na pana Witolda. 600 po raz, chyba się nie doczekam. Trzeci. No ale to urządzenie też bardzo łatwe, co pokazali. Podza formę do ręki. Ale nożem się da bez urządzenia. Jeżeli wiedzą prawidłowo, no to zmniejszą różnicę. Stary trik. 10 600, mistrzowie 12 900. Oto pytanie. Ile lat trzeba ukończyć, aby otrzymać kartę wędkarską? 14. Pewnie jest? Tak, tak, 100%. Myślę, że się nie będziemy długo zastanawiać. 14 lat. Ktoś wędkuje? Nie. Ale znamy regulamin Polskiego Związku Wędkarskiego. Na straczu czytany, jak zawsze. Tak więc konsekwentnie niebiescy zmniejszają różnicę, która dzieli od mistrzów. Teraz tak, no, mają 10 600 zł, mistrzowie 12 000 zł. Oni mieli podobną ilość. Jest bardzo ciekawa rozgrywka. Kolejna kategoria po reklamach. Patroszenie ryb jako 14-latek? Witam, kudłaty. Oglądają państwo bardzo emocjonujący finał awantury o kasę. Super. Niebiescy walczą, żeby ale jak co najwięcej ty mieć pieniędzy na koncie. Teraz starają się zmniejszyć jak różnicę, dostał od bota. Od mistrzów niebiescy mają 10600, mistrzowie 2300. Ale co wy mu piszecie? Co on napisał niby? Jezus Maria. Przed nami jeszcze 4 kategorie do końca finału. Co on zobaczymy, napisał? Co się wydarzy. No nie widzę, co on napisał, bo ja mam rozpieprzony czat. Co on napisał? A, reklamę napisał czegoś. Co za pet. Tym
razem. Ja nawet nie widziałem. Historia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawczo. 300 niebieskie. 300 niebiescy? 400. 400, proszę głośnie, pani Zbigniewie. 500 niebieskie. 500 mam już. 600. 600, proszę. Agencja Gregasa. 800. 900. 1000. Mam 1000. O! 1100. W końcu się zaczęła gra. 1500. Ty, bo oni pod blokę grają. 1600. 1700. 1800. 1900. Mam 1900. I mam 2. 200, średnia wieku na tym czacie to 14 lat? Dobra, Kubi, ile ty masz lat, że tak piszesz? Ile ty masz lat? Bo zazwyczaj ludzie tak przez siebie patrzą. Przecież ja 15, 20 minut temu wszyscy pisali, ile mają lat. To jest nierealne. To jest po prostu nierealne. To jest po prostu no niemożliwe. Czemu ty piszesz mem w dupę z 2008 roku o tym, że ty masz 24 lat? Nie, ja mnie popieprzy zaraz. To ty musisz się z dziećmi ciągle... 3000. Ale nawet jakby jakiś widział 14, to nic złego. Przecież zobacz, jakie to jest piękne, że ogląda w tym wieku, co tak naprawdę niektórzy z nas, awantury o kasę. Piękna, piękna sprawa. 3000. 300. Delikatnie przebił pan. 300. Mam 3200. 3200 po raz drugi. 3200. Mam 3300, proszę bardzo. 3500. Tak, mam. 3,5 mam. 3,5 po raz drugi. Napić się muszę. 3700. 3800. Ale co ty piszesz? 3900. Czy będzie 4,4? Jest 4. Ej, blok? 4 po raz drugi. Proszę, blokuj. 4200 po raz drugi. 10,600. Ole ich wyssał, ja pierdolę. Tak więc mistrzowie zablokowali niebieskich. Licytacja poszła rekordowo wysoko. Nie no, ja po prostu wiem, że tu staruchów sporo. Staruch mam na myśli o 20 lat. Odpowiedzą prawidłowo, ale ja nic do tego nie mam, jak ktoś o 15 ogląda. Natomiast przecież ja oglądałem awanturę w... będą mieli... w wieku jeszcze mniej. Przecież ja awanturę o kasę oglądałem, jak miałem 10 lat. Piękne czasy. Nie obejmą niebiescy. Historia Polski. Jak brzmi nazwisko szlachcica, który w 1620 roku usiłował dokonać zamachu na króla? Wiśniowiecki? Piekarski. Co? Ten, co plecie na majkach, to Piekarski. A. Piekarski. Plecie na majkach. Piekarski na majkach. Tak. Był taki, tylko że on tam jakoś się dymał z kimś. Chcemy, to możemy kupić, ale jest to... Ile by kosztowała? Ile by kosztowała podpowiedź? Uhu. Ale tutaj masz jakąś inną kompletę? Tak, go, nie ma nic innego pomysłu żadnego. Tak, to będzie już a jak nie będzie? Przed chwilą cisnąłeś widza, że dopiero ma egzamin ósmoklasista. Nie cisnąłem widza za to, ile ma lat, tylko skolmę. Bo patrząc po tym, co pisze, wydaje mi się, że jeszcze ma daleko do tego egzaminu. Tak szczerze. Panowie? Usłyszeć? Tak. No. 2000. Ja każdego widza kocham. Zostaje wam wtedy. Ale zdaję sobie sprawę, że tu staruchy. Nie mam innego. No, przypomnę, że drużyna mistrzów ma 2300 na koncie w tym momencie. A staruch mam na myśli, no te 20 plus. A weźmiemy. Proszę uprzejmie. 2000 zł to jest koszt podpowiedzi. I uwaga, w tym momencie drużyna mistrzów ma na swoim koncie tylko 300 zł. Oczywiście, no tak, jeżeli Michu, odpowie Sigma. Prawidłowo, będzie miała 15100. O, 300 se zostało. Zabłocki. Ty Zabłocki chyba? Jak myślisz? Bo jest też ten Piekarski, co gadali. Ty, ale ja kojarzę, ej. Nie będzie Zabłocki? Piekarski. Piekarski. Tak jest! Do klasy z nim chodziłem, tak. Panie Jakubie, no, wydaje się, że jest pan geniuszem.
Dziękuję. Panie Jakubie, pan nawet słyszałem, znał pewne powiedzenie. Jak ono brzmi? Tak. Pleść jak piekarski na mękach. Tak jest, bredzić jak piekarski na mękach, ponieważ on składał, no, zeznawał nieskładność, jak się można domyśleć, stąd powiedzenie bredzić jak piekarski na mękach. Pan Jakub to wiedział tylko dla dupa, pewności. Dupa, pierwszy chyba raz coś wyzwanie, kiedy grał w Sołczy. Padli z 50 razy i wtedy mi powiedz. I konto mistrzów powiększyło się w tej chwili 15100, a niebiescy 6400. Mam jeszcze 3 pytania do końca finału. Legal, no. Losuję kolejną kategorię. Cześć. Machoń, no i git. Challenge. Geografia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham. Fajny bosik. 300. 300. 400. 500. 600. 700. Kurde, piekarski zamach. 1620, zapamiętajmy. 1500 od niebieskich. 1600. Będzie blok? Co na to niebiescy? 2000. Blok? I dwa sto jest. O, babank. Czyż on już chce bloka? Co na to już sobie? Mam 200 po raz drugi. I 200 po raz. 2300, proszę bardzo. 2500. 2,5. Blok? 2600. 2600. Jeszcze? 2600 po raz drugi i 2600 po raz. Mam 2700. 6400. I 6400. Ty, ale zauważyłeś tego. Po raz drugi i 2600 po raz. Mam. Zauważyłeś, jak ten mu mówi, do ilu lecieć? Tak naprawdę to jest wielki w dupę mózg teamu. Chłopia. 6400 i 6400 sprzedane. Szara eminencja, no. I znowu ta sama taktyka. No, no mocny team bardzo. A potem zablokowanie przeciwników. Niebiescy się nie spodziewali takiego ruchu? Jak to mrukę? Znaczy chcieliśmy jeszcze więcej. Wybaczmy. Jeszcze wyciągnąć więcej, tak? Spodziewaliśmy się przy takiej przewadze, jaka jest, to jest logiczna gra, którą panowie prowadzą i... No ale Rukę, się pewnie się zarobi świetli. Zagranie wabank przy tak niskim poziomie to nam się nie kalkuluje. No ale jeszcze mamy dwa pytania. Dojo mi się. Szansa na wygranie programu. Ale sądząc po dwóch pierwszych pytaniach, mistrzowie grają... O, dzięki, Crazy Pukaka. Dziękuję bardzo. No niebiescy wabank nie potrafią, ale jakby dali tam... No i tak by nie mieli przewagi niby. Już spokojnie, ale by wrócili. Bezpiecznie przy takiej przewadze i zagranie 300-400 zł to już nic im nie robi. 9100 zł w puli. Bukakę to z McDonalda? Tak, tego, z japońskiego. Ale jeżeli się nie uda, będą mieli 8700, a więc 5000 więcej niż niebiescy. W którym województwie leży Pacanów? Ja pierdzie, jakie... Gdzieś koło Kielc? Nie mam pojęcia. Odpowiada specjalista od bajek dla dzieci, Tomek. No. Ile ma pan, panie Tomaszu, ile ma pan dzieci? Dwójkę. W jakim wieku? 13 i 17 lat. Jeszcze lubią bajki? No nie, ale przypomniałem sobie, że... Jeszcze lubią? Ibisz, ty właśnie obraziłeś 90% czatu, co oglądają chińskie bajki w wieku 45 lat. Oj, Ibisz. Matołka. Ale to prawda, wtedy inny podział administracyjny Polski. To prawda. A teraz w którym województwie leży Pacanów? W województwie świętokrzyskim. Ja w wieku 500 oglądam Dragon Balla. $17,800 mają mistrzowie w tej chwili. Niebiescy 3. Boże, jak oni ich wydoili. Jeszcze dwie kategorie do końca gry. Chińskie bajki, no. Wybacz mi. Potoczna nazwa. Siurna? Nie. Kategoria polskie seriale. Ja nie lubię tej kategorii.
Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Ale co, Kubi, o co 300, chodzi? 300, 400, 400 mistrzowie, 500, 500, 600, 600 mistrzów, 700, 700, spoko, 800, Michu, spoko. Co na to niebiescy? 1000, mam 1000, 1100 i 1100. Blok Zara? 1100 teraz drugi. O, już nauczony, ale za późno się nauczył w piątym pytaniu. Tym razem niebiescy przyjęli inną, tak? Nie ma bata, że dołoży... Ile by musiał dołożyć? Fist. Zagrali wabank, oczywiście. Jest to już dosyć późno, bo przed nami... Ogląda się mangę i jest ona mangolska. Anime się czyta od tyłu i jest czarno-biała. Poza tym pochodzi... Ale co? Ja nawet nie wiem, o co chodzi. Witam, Rupens. Dzięki na 5 lat. Trzeba było apkę na tele zresetować. Dzięki. A, żeby się wyświetliło. Dziękuję bardzo. Proponuję współpracę barterową, jakąś reklamę. Ale co, Kubi? O co chodzi w dupę? Mi jeszcze dwa pytania. Co ty do mnie piszesz? Gdyby to było wcześniej, można było odwrócić losy finału. Ja nie wiem, co się dzieje. Spójrzcie państwo na ekran. Ej, ja to znam, Janosik. Co będzie, jak się ten zły nazywa? Jak nazywa się urząd, który sprawuje przeciwnik Janosika? Jakiś poborca podatków, jak nic. To jest przecież polski Robin Hood. Mamy podpowiedź. Bierzemy ją? Pewnie nie. Urząd pracy? Walczy z urzędem? Może marszałek? Nie, bliżej, niż szybko. Tak? Mur grabia, czyli grabi podatki. Proszę bardzo, podpowiedź była kupiona za jedyne 300 zł. Mur grabia. Hajduk. Ej, jest mur grabia, no. Hajduk, burmistrz. Co jest hajduk? I bur grabia, i mur grabia. Na pewno nie burmistrz. Nie wiem, co to jest hajduk. To nie jest burmistrz. Mur grabia grabi mury? Dzięki, dobra git. Witam, co słychać? Chłopie, 200 godzin ponad na karku słychać. No bo co? Ciężka tyrka. Hajdukiem nie był, bo skrzyżem też nie był. Hajduk to jest prosty rodzaj. Odpowiadamy, bo hajduk to wojak? Co by powiedzieli mistrzowie? No, oczywiście. Że? Mur grabia. Ale niebiescy powiedzieli bur grabia. Nie wiem, dlaczego tak. Oni na nich tak plują jadem, jeszcze raz. Hajdukiem nie był, bo mistrzem też nie był. Hajduk to jest prosty rodzaj. Odpowiadamy, bur grabia. Co by powiedzieli mistrzowie? No, oczywiście. Że? Mur grabia. Ale niebiescy powiedzieli bur grabia. Nie wiem, dlaczego tak powiedzieli. Co to jest bur grabia? Ale oni z nich cisną. Ja pierdzielę, coś pięknego. Czyli? No mur grabia, no. Jasne, że tak, mur grabia. Nie co udało mur się, grabia w ogóle? Nie udało się. No dokładnie, co to jest? A co to jest mur grabia? To jakiś poborca podatków pewnie. Niestety nie, tak się stało tym razem. Jak nic. Kończą państwo program, nie mając pieniędzy na... Elementów pokoszeń. Co to jest masa? Zaraz zobacz. Rewelacyjny wynik. 16 tysięcy. Nie, młodziutki, nie dziś. Dzisiaj tylko szoty. Natomiast we wszystkich awanturach o kasę wygraliście 175. Trzeba zniszczyć przeciwnika moralnie i brakiem pieniędzy. 500 zł i dwa samochody. Gratuluję. Zobacz, jaki Sigma. Piona bita.
więc można u nas wygrywać, można przeżywać ogromne emocje. Zapraszamy do gry, jeżeli chcą państwo wystąpić. Ale nie, no oni ich tak opluli na końcu. Coś pięknego. Numer 7643 w treści wpisując imię i nazwisko. Do zobaczenia albo w programie, albo przed telewizorami. Dziękuję. Coś wspaniałego, jak oni ich opluli. Dobra, mur grabia, mur grabia. Co to jest w dupę mur grabia? Co to znaczy mur grabia? Bur grabia. Ty, mur grabia i na Wikipedii to jest to samo co bur grabia. Zastępca, co to jest? O, dziękuję Quinto. Zaraz zerknę. Urząd Grodzki Pierwszej Rzeczypospolitej. Zastępca starosty Grodowego. Ile kosztuje poliwęglan komorowy? Co za pytania? Ej, jest coś takiego jak burgrabia i to jest dosłownie to samo. Ej, nie rozumiem teraz, czy oni się pomylili w awanturze o kasę? Burgrabia? Łacina. Dawniej także murgrabia. A, no tak, bo to było pytanie przecież, kim on jest w serialu. No tak, masz rację. To nie było pytanie o to, co to jest za urząd. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę